Ludzka cywilizacja przebyła w ciągu ostatnich 2500 lat długą drogę. Starożytny świat w niewielkim stopniu przypominał nasze czasy. Życie było prostsze i toczyło się powoli. Nie było komputerów i zaawansowanej technologii. Ale być może wkrótce ten obraz będziemy musieli poddać rewizji. Znalezisko z dna Morza Śródziemnego zdaje się wskazywać, że starożytni dysponowali znacznie bardziej zaawansowaną technologią niż moglibyśmy przypuszczać. Zapomniane odkrycia starożytności. Mechanizm z Antikitery. W tym filmie opowiemy o wynalazkach, które, jak się powszechnie uważa, powstały w epoce nowożytnej, choć w rzeczywistości są znacznie starsze. Badacze przypuszczają, że wiele wynalazków dokonanych w ostatnich 200 latach było już znanych w starożytności. Ich rzeczywistymi autorami są starożytni uczeni. Grecy i Rzymianie byli ludźmi bardzo praktycznymi. Różne urządzenia, które, jak sądzimy, powstały w epoce nowożytnej, zostały w rzeczywistości wynalezione 2000 lat wcześniej. Do najbardziej niezwykłych wynalazków starożytności należy tajemnicze urządzenie wydobyte z dna Morza Śródziemnego. Niektórzy powątpiewali, że tak skomplikowany instrument mógł być dziełem starożytnych Greków. Maszynę pokrywała gruba warstwa skorodowanego metalu. Przez wiele lat nikt nie wiedział, co kryje się w jej wnętrzu. Dopiero niedawno naukowcom udało się zajrzeć do środka. Uczeni byli zaskoczeni. Mechanizm składał się z szeregu przekładni i trybów. W jakim celu skonstruowano to urządzenie i kto był jego twórcą? Maszyna, zwana mechanizmem z Antikitery, przez ponad 100 lat pozostawała dla uczonych zagadką. Dopiero niedawno została ona rozwiązana. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu. Była wczesna wiosna 1900 roku. Ekipa poławiaczy gąbek pod dowództwem kapitana Kondosa zboczyła z kursu podczas burzy. Żeglarze dotarli do wybrzeża niewielkiej wyspy Antikitery. Wkrótce pogoda poprawiła się, a kapitan postanowił przeprowadzić nurkowanie w przejrzystych wodach w pobliżu wysepki. Morze miało w tym miejscu około 60 metrów głębokości. W takich wodach można natrafić na wyjątkowo dorodne okazy gąbek. Poszukiwacze są nieustannie narażeni na niebezpieczeństwo choroby kesonowej. Pierwszy nurek zaczął powoli opuszczać się na dno. Jednak ku jego zdziwieniu na dnie nie było gąbek. Wokół leżały porozrzucane zwłoki. Przerażony nurek dał znak załodze, żeby wciągnęła go na pokład. Pozostali członkowie ekipy podejrzewali, że nurek miał halucynacje wywołane chorobą kesonową. Wkrótce okazało się, że prawda jest znacznie bardziej zaskakująca. 2000 lat temu z wyspy Rodos wypłynął statek. Wiózł cenne towary dla pewnego bogatego Rzymianina. Wybuchła burza. Statek, podobnie jak działo się to niemal 2000 lat później, zboczył z kursu i dotarł w pobliże Antikitery.
Jednak załodze nie udało się uratować żaglowca. Zatonął i do dziś spoczywa u wybrzeży wyspy. Na dno zaczął się opuszczać kolejny nurek. Miał zweryfikować relacje kolegi o porozrzucanych zwłokach. Trupy okazały się w rzeczywistości pięknymi posągami z marmuru i brązu. Należały do ładunku przewożonego przez antyczny statek. Na powierzchnię wydobyto wkrótce te i inne cenne przedmioty, bogato zdobione wazy greckie i biżuterię. Wiadomość o niezwykłym odkryciu trafiła na czołówki gazet. Jednym z najpiękniejszych posągów wydobytych z dna morza był tak zwany młodzieniec z Antikitery. Wedle powszechnej opinii posąg był arcydziełem greckiej rzeźby. Rzymianin, do którego miała trafić przesyłka, był z pewnością koneserem sztuki i człowiekiem bajecznie bogatym. Musiał być rozczarowany faktem, że rzeźby i biżuteria nigdy do niego nie dotarły. Innym cennym znaleziskiem była tak zwana głowa filozofa. Te dwa posągi spoczywały na dnie morza przez ponad 2000 lat. Jednak najbardziej niezwykły obiekt z zatopionego statku wciąż czekał na odkrycie. Kawałek skorodowanego metalu mógł zmienić naszą wiedzę o okresie hellenistycznym, jednym z najwspanialszych w dziejach świata. Dwa i pół tysiąca lat temu w tym rejonie Morza Śródziemnego rozkwitała nauka, filozofia i sztuka. Dla Greków, zwanych Hellenami, był to Złoty Wiek. Wprowadzili demokratyczne formy rządów, dali początek matematyce, nauce i filozofii. Grecy, podobnie jak my, byli ludźmi dociekliwymi i pomysłowymi. Wynaleźli ten dziwny przyrząd, żeby lepiej rozumieć otaczający ich świat. Ich spadkobiercy z XXI wieku zastanawiają się teraz nad przeznaczeniem urządzenia. Wskazówką dla badaczy może być pewien eksponat w Muzeum Nauki w Londynie. Dwadzieścia lat temu Michael Wright, kustosz działu techniki Muzeum Nauki w Londynie, natknął się na zagadkowy przedmiot. Obiekt ów przypominał urządzenie wydobyte w pobliżu Antikitery. To bizantyjski kalendarz słoneczny. Prawdopodobnie zbudowano go około 500 roku naszej ery. Przyrząd pełnił funkcję zegara słonecznego i kalendarza. Wskazywał wiek księżyca, czyli liczbę dni, które minęły od ostatniego nowiu. Przekładnia wygląda zaskakująco nowocześnie. Budowniczy tego instrumentu musiał mieć dużą wiedzę z dziedziny matematyki i astronomii. Michael Wright zbudował replikę starożytnego urządzenia, co pozwoliło mu w pełni zrozumieć jego funkcjonowanie. Przyrząd wyznacza pozycję Słońca i Księżyca na niebie dla określonego dnia roku oraz wiek Księżyca. Alfa i kolejne litery odpowiadają dniom miesiąca. W wycięciu widzimy czarne kółko, co oznacza, że Księżyc jest w nowiu. Teraz przestawiam mechanizm na drugi dzień miesiąca, betę, i tak dalej. Dzień trzeci, czwarty, piąty, szósty. 13, 14. Dzień 15, pełnia księżyca, czemu odpowiada białe kółko.
Pozostałe tarcze służą do wyznaczania pozycji Księżyca i Słońca na tle konstelacji Zodiaku. Mechanizm jest znacznie prostszy od tego z Antikitery, ale istotne, że znaleźliśmy kolejne urządzenie, które wykorzystywało przekładnię zębatą. Instrument został wykonany przez Greków, na co wskazują greckie litery. Obecnie posiadamy więc nie jeden, lecz dwa przyrządy dowodzące, że Grecy znali koła zębate. Bizantyjski kalendarz słoneczny miał jedynie 8 kół zębatych. Urządzenie z Antikitery miało ich przynajmniej 29, co pozwalało na prowadzenie znacznie bardziej skomplikowanych obliczeń. Czy również ono, choć ponad 600 lat starsze i bardziej skomplikowane od bizantyjskiego kalendarza słonecznego, służyło do wyznaczania pozycji Księżyca i Słońca? Kto mógł skonstruować takie urządzenie w świecie, w którym nie było maszyn i nowoczesnej technologii? Budowniczy urządzenia z Antikitery musiał być genialnym matematykiem i inżynierem. Wyprzedził swoją epokę o setki, a może nawet tysiące lat. Jedynym greckim uczonym, który mógł skonstruować tak skomplikowaną maszynę, był Archimedes, najwybitniejszy matematyk i wynalazca swoich czasów. Archimedes urodził się i spędził większość życia w Syrakuzach, greckim mieście-państwie położonym na Sycylii. Morze Śródziemne było wówczas widownią krwawych wojen między Grekami a Rzymianami. Jedni i drudzy korzystali z wynalazków Archimedesa w zakresie techniki wojennej. Rzymianie dzięki swojej polityce podbojów stopniowo umacniali swoje wpływy w regionie. Archimedes zdobył sławę dzięki rewolucyjnemu wynalazkowi, zwanemu dziś śrubą Archimedesa. Urządzenie umożliwiało transport wody i ziarna. Archimedes interesował się zagadnieniem dokładnego pomiaru odległości i innymi problemami z dziedziny mechaniki. Jednak dla uczonego największym wyzwaniem było wyjaśnienie obserwowanej okresowości zjawisk astronomicznych, przyczyny wschodów i zachodów Słońca, zmienności pór roku oraz tajemniczych wędrówek Księżyca i planet po niebie, czyli mówiąc krótko, mechaniki czasu. Jeszcze jako młody człowiek Archimedes odbył podróż do najważniejszego ośrodka świata hellenistycznego, egipskiej Aleksandrii. Aleksandria była miastem niezwykłym. Założona przez Aleksandra Wielkiego w czasach Archimedesa znalazła się pod panowaniem potomka generała armii Aleksandra, greckiego żołnierza, który został faraonem. Aleksandria leżała na styku starodawnych cywilizacji basenu Morza Śródziemnego. Mieszkali tu Egipcjanie, Grecy, Rzymianie i Persowie. O wyjątkowości tego miasta w historii starożytnego świata decydował jego intelektualny klimat, ukształtowany przez egipską naukę i grecką filozofię. To właśnie w Aleksandrii młody Archimedes zapoznał się z dziełami wielkiego fizyka Ktesibiosa. Prosty i jednocześnie genialny wynalazek Ktesibiosa zrewolucjonizował starożytny świat. Ktesibios pochodził z Aleksandrii. W miejscowej bibliotece zgromadzono całą ówczesną wiedzę. Na półkach piętrzyły się stosy zwojów. Ich autorami byli najznamienitsi myśliciele i uczeni. Sława biblioteki aleksandryjskiej wykraczała daleko poza Egipt. Odwiedzali ją ludzie z całego świata starożytnego. Thank you.
W bibliotece przechowywano również dzieła Ktesibiosa. Prawdopodobnie w tym miejscu młody Archimedes zapoznał się z jego nowatorskimi pomysłami. Dziś mało kto pamięta, że Ktesibios jest autorem prawdziwej rewolucji technicznej. To właśnie jemu zawdzięczamy przyrząd do pomiaru czasu. Ktesibios pochodził z prostej rodziny. Jego ojciec był fryzjerem. W młodości pracował w zakładzie swojego ojca. Wynalazł wówczas regulowane lusterka i inne przyrządy. Inspiracją dla największego wynalazku Ktesibiosa był dźwięk spadających kropel wody. Ktesibios wiedział, że Egipcjanie od tysięcy lat określali czas za pomocą zegarów wodnych. Jeden z nich znajdował się w Karnaku. Replika zegara pozwala przekonać się, że chodziło o proste urządzenie, mimo pokrywających go hieroglifów, symboli oraz wizerunków bóstw i zwierząt. Było to naczynie z otworem w dnie napełnione wodą. Czas określano na podstawie poziomu opadającej cieczy. Znaczniki we wnętrzu naczynia wskazywały upływający czas, ale liczba godzin między wschodem i zachodem słońca zmieniała się wraz z porą roku. Starożytni Egipcjanie mogli za pomocą zegara wodnego wyznaczać porę dnia lub nocy. Nie dysponowali jednak prawdziwym urządzeniem do pomiaru czasu. W wysoko zorganizowanym społeczeństwie greckim umiejętność precyzyjnego pomiaru czasu stawała się kwestią palącą. Życie publiczne wymagało dokładnej metody określenia pory dnia. Często posługiwano się zegarami słonecznymi. Umieszczano je na ważnych budynkach administracji miejskiej, takich jak Wieża Wiatrów w Atenach. Jak jednak mierzyć czas, kiedy słońce chowa się za chmurami lub zachodzi za horyzontem? Pierwszym rozwiązaniem zastosowanym przez Greków była klepsydra wodna, zwana potocznie złodziejem wody. Klepsydra była bardzo eleganckim urządzeniem do pomiaru czasu. Pozwalała na jego sprawiedliwy podział podczas rozprawy sądowej lub zgromadzenia obywateli. Zasada była bardzo prosta. Zbiornik napełniało się wodą i w odpowiedniej chwili wyciągało korek z dna. Jeśli sprawa była drobna, strony musiały zakończyć wystąpienie wraz z opróżnieniem zbiornika. W przypadku poważnych przestępstw, takich jak morderstwo, strony procesu otrzymywały więcej czasu. Mogło nastąpić kilkakrotne napełnianie i opróżnienie zbiornika. Stąd też wzięło się powiedzenie, że czas upływa. Podczas przerwy w rozprawie otwór w dnie zatykano, a klepsydrę uruchamiano ponownie po wznowieniu procesu. Klepsydra miała jedną podstawową wadę. Służyła do mierzenia odstępów czasu, ale nie była zegarem. Początkowo woda tryskała przez otwór silnym strumieniem, ale później, kiedy jej poziom w zbiorniku opadał, wyciekała bardzo powoli. Klepsydry były coraz bardziej okazałe, ale ich budowniczy wciąż nie mogli uporać się z podstawową wadą tego urządzenia, zmniejszającym się ciśnieniem wody. Kalibrowali zbiorniki, jednak nie potrafili sprawić, by woda wypływała ze stałą prędkością. Ktesibios wiedział, jak ominąć tę trudność. Grecki uczony zdawał sobie sprawę, że ciśnienie wody będzie utrzymywało się na niezmiennym poziomie, jeśli zbiornik będzie pełny.
Gdyby umiał zapewnić stały poziom wody, stworzyłby precyzyjne urządzenie do pomiaru czasu, które zrewolucjonizowałoby świat. Ktesibios zdawał sobie sprawę, że usprawnienie działania egipskiej klepsydry nie polegało na zużytkowaniu wypływającej wody, lecz na zapewnieniu jej stałego dopływu do urządzenia. Dr. Alan Mills z Uniwersytetu w Leicester zbudował na podstawie historycznych wzmianek o dziele Ktesibiosa replikę jednego z jego pierwszych zegarów wodnych. To pomysłowe urządzenie. Należy do tych wynalazków, które wydają się oczywiste z chwilą, gdy jakiś geniusz je wymyśli. Ktesibios wiedział, że rezerwuar klepsydry powinien być cały czas pełny. Oto jak to osiągnął. Powyżej umieścił dodatkowy, mniejszy zbiornik. Woda wlewała się z niego do rezerwuaru z większą prędkością niż wypływała dalej. Dzięki temu główny zbiornik był zawsze pełny. Nadmiar wody spływał do specjalnego pojemnika. Woda wypływała z rezerwuaru ze stałą prędkością. Jej objętość była miarą upływu czasu. Aby mierzyć upływ czasu, Ktesibios zamontował naczynie, do którego spływała woda z rezerwuaru. W naczyniu umieścił pływak ze strzałką i podziałkę. Strzałka wskazująca poziom wody w naczyniu podnosiła się ze stałą prędkością. Pomysł był genialny. Odgłos kapiącej wody w zakładzie fryzjerskim ojca stanowił inspirację do zbudowania pierwszego mechanicznego zegara. Ktesibios dokonał dokładnego pomiaru czasu dzięki wykorzystaniu przepływu wody. Jednak możliwości zegara wodnego nie ograniczały się do wskazywania godzin i minut. Jakie zatem były inne zastosowania tego urządzenia? Bogata literatura na temat zegarów wodnych znajdowała się w Bibliotece Aleksandryjskiej. Każdy, kto chciał wiedzieć, jak mierzyć czas za ich pomocą, mógł sięgnąć po pracę Ktesibiosa. W swoich dziełach uczony przedstawiał również projekty innych maszyn i podstawy nowej nauki, której dał początek. Hydrauliki. Nowe zegary stały się wkrótce bogato zdobionymi urządzeniami, dekorowanymi figurami bogów i zwierząt. Były również coraz bardziej złożone. Uczony opracował dokładną skalę. Biała podziałka odpowiada godzinom dziennym, a niebieska nocnym. Jeden cherubinek podtrzymuje naczynie, z którego stale wylewa się woda. Zaś drugi wędruje w górę, trzymając w ręku strzałkę, która wskazuje godzinę. Ktesibios cały czas ulepszał swój wynalazek. Oto późniejsza wersja zegara. Figurka sowy porusza się i pohukuje. Ktesibios jest również wynalazcą zegara z kukułką. Mechanizm stawał się coraz bardziej skomplikowany. Dzięki zastosowaniu dodatkowej przekładni obracała się skala godzinowa, a zegar pokazywał dni miesiąca. W ten sposób zegar stał się kalendarzem. Odmierzał czas, dzień i noc, miesiąc i rok. Zegar z kukułką. Archimedes był zafascynowany dziełami Ktesibiosa. Studiował konstrukcję zegarów i wprowadzał do nich swoje modyfikacje. Dzięki arabskiemu tłumaczeniu dzieła Archimedesa, które liczy ponad 1000 lat,
wiemy, na czym polegały owe modyfikacje. Oto współczesna rekonstrukcja zegara wodnego zbudowanego przez Archimedesa. Ptak wypuszcza z dzioba kulkę, która upada na dzwonek, wybijając godzinę. Kobieca postać wyobraża Gorgonę, mitologicznego stwora z wężami zamiast włosów. W chwili, kiedy ptak wybija godzinę, jej oczy zmieniają kolor. Był to pierwszy automatyczny zegar, który wybijał godziny. Możemy sobie wyobrazić reakcję widowni, kiedy Archimedes po raz pierwszy demonstrował swój śmiały wynalazek. Zgodnie z grecką mitologią, każdy, kto popatrzył Gorgonie w oczy, zamieniał się w kamień. Ale Archimedes z pomocą Ktesibiosa ośmielił się spojrzeć jej w twarz. Aleksandria to dziś ruchliwe, nowoczesne miasto portowe. W miejscu słynnej biblioteki stoi nowoczesny budynek. Została ona doszczętnie zniszczona w czasie pożaru. Niemal cała wiedza o starożytnym świecie przepadła bezpowrotnie. Do czasów współczesnych zachowało się jedynie kilka tekstów starożytnych, które wspominają o wynalazku Ktesibiosa. Nie wiemy nawet, jakie były jego inne dokonania. Dziś mało kto pamięta o Ktesibiosie. Jednak pewna ateńska budowla wciąż upamiętnia tego greckiego wynalazcę. Niepozorna, położona na uboczu wieża należy do najlepiej zachowanych antycznych budowli. Swoje cudowne przetrwanie zawdzięcza panującemu przez wieki przekonaniu, że jest grobowcem filozofów Sokratesa i Platona. Jednak o prawdziwym przeznaczeniu budowli świadczą rzeźby zdobiące każdą z jej ośmiu ścian. Przedstawiają one personifikację ośmiu wiatrów. Umieszczono tu także zegar słoneczny. Wieża, choć wzniesiona około 200 lat po śmierci Ktesibiosa, jest pomnikiem chwały tego greckiego wynalazcy. Dziś znana jako Wieża Wiatrów, była pierwszym publicznym zegarem w Atenach. W czasach starożytnych znajdował się tu ogromnych rozmiarów zegar wodny. Jego konstrukcja była wzorowana na dziełach Ktesibiosa. Urządzenie zasilała woda ze strumienia wypływającego z Akropolu. Zegar informował Ateńczyków o godzinie, a prawdopodobnie również o dacie. Niektórzy badacze sądzili, że w wieży znajdowało się jeszcze inne urządzenie. Przyrząd ten pozwalał na śledzenie ruchu Słońca i Księżyca na tle gwiazdozbiorów Zodiaku. Wiemy, że w czasach Ktesibiosa Grecy potrafili precyzyjnie odmierzać dni, godziny i miesiące. Czy prowadzili również obserwacje nieba? Niektórzy sądzili, że aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy lepiej poznać mechanizm z Antikitery. W 1951 roku angielski fizyk Derek de Solla Price postanowił po raz pierwszy dokładnie zbadać urządzenie. Solla Price udał się do Aten. Choć od chwili wydobycia urządzenia z dna Morza Śródziemnego minęło już 50 lat, nikt dotychczas nie umiał powiedzieć, do czego służyło.
Postępująca korozja odsłoniła znajdujący się we wnętrzu mechanizm. De Sola Price, coraz bardziej zaintrygowany znaleziskiem, rozpoczął jego badanie. Angielski uczony spędził wiele czasu w Muzeum Narodowym w Atenach, zgłębiając sekrety starożytnej enigmy. Był przekonany, że ma do czynienia z prawdziwym skarbem starożytnej cywilizacji. Dzięki zastosowaniu promieni rentgenowskich De Sola Price mógł po raz pierwszy zajrzeć do środka znaleziska. Był zaskoczony odkryciem. Wnętrze skrywało potężny i niemal nowoczesny mechanizm. Musiał poznać jego przeznaczenie. Drobiazgowe badania trybów, przełożenia przekładni i napisów pozwoliły na ustalenie prawdopodobnego zastosowania przyrządu. Cenną wskazówką były również napisy na pozostałościach drewnianej obudowy. Na podstawie szczegółowych badań De Sola Price zbudował model urządzenia z antikitery. Zdaniem angielskiego uczonego był to wymyślny przyrząd do obliczania względnych ruchów Słońca i Księżyca. Prawdopodobnie służył również do wyznaczania dnia miesiąca księżycowego. Zegar był niezwykle skomplikowany. De Sola Price zdawał sobie sprawę, że jego konstruktor posiadał wielką wiedzę astronomiczną i matematyczną. Angielski uczony doszedł do wniosku, że wykonana z brązu przednia tarcza wskazywała aktualną datę oraz pozycję Słońca i Księżyca. Tylna tarcza informowała o aktualnym miesiącu, jednym z 12 w ciągu. Druga tarcza tylna wskazywała datę w cyklu 47-miesięcznym lub czteroletnim. De Sola Price nazwał urządzenie z antykitery kalendarzowym komputerem. Dla starożytnych Greków taki komputer stanowił bezcenne źródło informacji. Znajomość zasad rządzących ruchem Słońca i Księżyca oznaczała poznanie woli bogów. Panowało wtedy powszechne przekonanie, że pozycja Słońca, Księżyca i gwiazd w chwili narodzin człowieka wpływa na jego późniejsze losy. Dziś do stawiania horoskopów służą skomplikowane programy komputerowe. 2000 lat temu wykorzystywano w tym celu mechanizm z antikitery. Za pomocą komputera słonecznego kapłani i astrologowie wydarli bogom najpilniej strzeżone tajemnice. Gdzie umieszczano takie przyrządy? Wedle śmiałej hipotezy De Sola Price montowano je w miejskich wieżach. Były zasilane zegarami wodnymi wynalezionymi przez Ktesibiosa. Zdaniem uczonego nie należały do rzadkości w świecie hellenistycznym. Czy zatem wieża wiatru wkryła jeszcze jeden sekret? Czy oprócz zegara wodnego była w niej również maszyna opisująca ruch Słońca i Księżyca we Wszechświecie? De Sola Price twierdził także, że takie urządzenia konstruował sam wielki Archimedes. Jego zdaniem mechanizm z antikitery mógł być później kopią jednej z maszyn zaprojektowanych przez Archimedesa. W 1974 roku De Sola Price opublikował wyniki badań w artykule zatytułowanym Przekładnie zębate z czasów starożytnych Greków, wywołując burzliwą dyskusję wśród uczonych na całym świecie. Jednym z czytelników artykułu był Michael Wright z Muzeum Nauki. Wright, który następne 30 lat spędził na badaniu hipotezy De Sola Price'a, był poruszony stwierdzeniem, że Grecy dysponowali technologią niezbędną do budowy tak skomplikowanego mechanizmu. Wright udał się do Aten w celu ponownego prześwietlenia urządzenia.
We've got this view. Na jednym zdjęciu widać kilka połączonych ze sobą części mechanizmu. Pozwala mi to lepiej zrozumieć, jakie było rozmieszczenie kół zębatych w skrzynce, zanim cały mechanizm rozpadł się na kawałki. Hipoteza de Sola Price'a zaintrygowała Wrighta. Był jednak przekonany, że naukowiec nie wyjaśnił wszystkich okoliczności budowy urządzenia. Wróciłem do domu, ponownie przeczytałem artykuł i stwierdziłem, że praca Price'a zawiera niedociągnięcia. Doszedłem wówczas do wniosku, że muszę sam przeprowadzić badania. Wrightowi nie wystarczyło studiowania rentgenowskich fotografii. Postanowił zbudować replikę urządzenia z antikitery. Po publikacji de Sola Price'a wielu uczonych twierdziło, że mechanizm z antikitery nie może być tak stary, jak utrzymuje autor. Pytali, w jaki sposób starożytni uczeni mogli tak precyzyjnie zaprojektować i wykonać koła zębate. Ich zdaniem mechanizm był falsyfikatem albo pochodził ze znacznie późniejszego okresu, a obecność znaleziska w miejscu zatonięcia starożytnego statku była przypadkowa. Wright korzystał z narzędzi, które były znane starożytnym Grekom i odwoływał się do ich wiedzy geometrycznej. Mimo to udało mu się zbudować koła zębate podobne do tych, które znajdowały się w mechanizmie z antikitery. Konstruowanie i wykonywanie kół zębatych przy użyciu cyrkla i metalowego pilnika wymagało niemałej wprawy. Po wielu godzinach żmudnych ćwiczeń Wright udowodnił jednak ponad wszelką wątpliwość, że jest to możliwe. Nie możemy zaprzeczyć, że mechanizm z antikitery istnieje. To bardzo misterna konstrukcja, zarówno jeśli chodzi o projekt, jak i wykonanie. Dlaczego starożytni Grecy nie mieliby możliwości zbudowania takiego przyrządu? Z arabskich przekładów dzieł Archimedesa wiemy, że grecki uczony dobrze znał koła zębate. Badania tych mechanizmów pozwoliły na rozwiązanie zagadki związanej z innym starożytnym cudem techniki – licznikiem. Liczniki są dziś powszechnie stosowane w samochodach. Mierzą liczbę przejechanych kilometrów. Jednak to urządzenie powstało na długo przed samochodami i przyczyniło się do rozwoju Cesarstwa Rzymskiego. Licznik miał zostać wynaleziony przez Archimedesa, kiedy ten pracował dla rzymskiej armii. Zgodnie z rzymskim dekretem, każda droga wymagała oznaczenia słupkiem milowym. Ale jak precyzyjnie wyznaczyć odległość między słupkami na drodze, która ma setki mil? Archimedes rozwiązał tę trudność. Skonstruował wózek, który dokładnie odmierzał odcinki o długości jednej mili. Dzięki pomiarowi odległości Rzymianie mogli lepiej zaplanować przemarsz wojsk. Dawało im to przewagę nad przeciwnikami. Archimedes wskazał im drogę ku imperium. Zapoczątkował też ciąg wydarzeń, który doprowadził do jego śmierci. Wzdłuż najsłynniejszej rzymskiej drogi, Via Appia, wciąż stoją słupki milowe. Odległości między nimi wymierzyła maszyna Archimedesa. Konstrukcja tej maszyny budziła pewne kontrowersje. Profesor Andle Sleswick z Groningen zrekonstruował projekt licznika Archimedesa. Uczony posłużył się rentgenowskimi fotografiami mechanizmu z antikitery. Nie zachował się żaden licznik Archimedesa.
a w źródłach historycznych istnieje tylko jedna wzmianka o tym urządzeniu. Kilka wyblakłych rysunków w pewnej renesansowej książce. Rysunki wykonano na podstawie opisu licznika, którego autorem był Rzymianin Witruwiusz. Rysunki są starannie wykonane, ale mają jedną poważną wadę. Maszyny zbudowane na ich podstawie nie działają. Próbę rekonstrukcji podjął nawet Leonardo da Vinci. Oto szkice, które wykonał. Niestety również jemu nie udało się zbudować działającej maszyny. Profesor Sleswick wykonał proste modele licznika, następnie zbudował jego miniaturę w skali 1 do 4, różniącą się od swoich poprzedniczek. Choć nawet Leonardo poniósł porażkę, urządzenie zaprojektowane przez Sleswicka działa bez zarzutu. Mechanizm jest bardzo prosty. Podczas jazdy koła pojazdu obracają się. Koło o pojedynczym zębie wprawia w ruch większe, 400-zębowe. Przy każdym obrocie wielkiego koła do pudełka umieszczonego pod nim wpada kuleczka odmierzając odległość. Po pierwszej wojnie punickiej rzymski senat postanowił, że słupki milowe będą stały przy każdej większej drodze. Decyzja Senatu mówi nam również o randze wynalazcy, w tym wypadku samego Archimedesa. Na czym polegała tajemnica sukcesu profesora Sleswicka? Decydujący okazał się kształt zębów koła. Da Vinci zakładał, że mają one kształt kwadratowy. Profesor doszedł do wniosku, że powinny być spiczaste, takie jak te, które widział na rentgenowskich fotografiach mechanizmu z Antikitery. Licznik, którego konstrukcja została dawno zapomniana, znów działa tak, jak w czasach Archimedesa. Zawdzięczamy to najbardziej tajemniczemu obiektowi z okresu starożytności, mechanizmowi z Antikitery. W Londynie Michael Wright zakończył wycinanie kół zębowych repliki mechanizmu z Antikitery. Będzie to najdokładniejszy model, jaki dotychczas skonstruowano. Wright składa mechanizm. Staje się jasne, że teoria de Sola Price'a jest słuszna. Nawet jeśli uczony mylił się co do szczegółów. Mechanizm z Antikitery był maszyną liczącą, rodzajem prymitywnego komputera. Urządzenie z Antikitery można nazwać komputerem. Wprowadzało się do niego zbiór danych i uzyskiwało wynik w postaci innego zbioru danych. Choć może to brzmi dziwnie, mechanizm z Antikitery jest starożytnym komputerem. Wykazuje zadziwiające podobieństwo do maszyny zaprojektowanej w latach 30. XIX wieku przez Charlesa Babbage'a. W opinii wielu badaczy maszyna Babbage'a była prototypem współczesnego komputera. Było to pierwsze w historii nowożytnej urządzenie liczące. Działa na tej samej zasadzie co mechanizm z Antikitery, choć jest od niego 2000 lat młodsze. Zdaniem Wrighta, mechanizm z Antikitery był bardziej skomplikowany niż sądził de Sola Price. Urządzenie odtwarzało ruch planet, Słońca i Księżyca. Mechanizm, tak jak zrekonstruował go Wright, pozwala wyznaczać pozycję Słońca, Księżyca i planet dla dowolnej daty. Skomplikowany system przekładni wprawia w ruch wskazówki oznaczające ciała niebieskie.
Możemy śledzić zmiany położenia planet w ciągu roku lub ustalić ich położenie w wybranym momencie. Urządzenie z Antikitery odtwarza w sposób mechaniczny model wszechświata starożytnych Greków. By uzyskać wyniki otrzymywane dawniej z użyciem mechanizmu z Antikitery, astrologowie wykorzystują dziś złożone programy komputerowe. Czy to urządzenie zbudował sam Archimedes? Ze starożytnych źródeł wiemy, że budował on planetaria. Czy mógł być również konstruktorem mechanizmu z Antikitery? Nie mamy dowodów, że to Archimedes był konstruktorem mechanizmu z Antikitery. Natomiast wiemy z całą pewnością, że urządzenie to nie powstałoby, gdyby nie rewolucja w matematyce i geometrii, którą przeprowadził ten wielki uczony. Urządzenie z Antikitery nie zostałoby skonstruowane, gdyby wcześniej nie było Archimedesa. Ostatnie dzieło Archimedesa, monumentalna praca poświęcona mechanice i matematyce, nie zostało ukończone. Naukowiec zginął podczas szturmu Rzymian na Syrakuzy. Żołnierz miał odnaleźć i sprowadzić Archimedesa, jednak ten nie chciał przerywać pracy i odmówił stawienia się dowódcy. Wówczas został zabity. Tak zakończył życie człowiek, któremu Rzym w dużym stopniu zawdzięczał potęgę wojskową. Po śmierci Archimedesa nastąpił powolny upadek greckiej myśli technicznej i naukowej. Jego prace przetrwały jednak kolejne stulecia. Przechowywano je w Bibliotece Aleksandryjskiej, skarbnicy wiedzy starożytnej wartej więcej niż wszystkie łupy zdobyte przez Rzymian podczas plądrowania Syrakus. Niestety, większość manuskryptów z biblioteki nie zachowała się do naszych czasów. Podczas kolejnych 800 lat bibliotekę wielokrotnie niszczyły pożary. Większość zbiorów, w tym również duża część dzieł Archimedesa, została bezpowrotnie utracona. Nasza wiedza o dokonaniach starożytnych uczonych byłaby znacznie większa, gdyby zbiory Biblioteki Aleksandryjskiej przetrwały do naszych czasów. Jednak w obecnej sytuacji jesteśmy skazani na ciągłe odkrywanie tajemnic starożytności. Gdybyśmy nie utracili skarbów dawnej wiedzy, na jakim etapie byłaby dziś nasza nauka i technika? Ile tajemnic kryje jeszcze starożytność? Prawdopodobnie nigdy nie dowiedzielibyśmy się o istnieniu starożytnego komputera, gdyby nie burza, która zatopiła statek wraz z całym ładunkiem rzeźby i ceramiki. Gdyby grupa poławiaczy gąbek nie natknęła się na wrak statku 2000 lat po jego zatonięciu, mechanizm z Antikitery wciąż spoczywałby na dnie Morza Śródziemnego, ulegając powolnej korozji. Jakie inne cuda starożytnej techniki wciąż czekają na odkrycie? Wzmianki w literaturze i ten jeden mechanizm są wierzchołkiem góry lodowej. Z pewnością było wiele urządzeń, o których nie słyszeliśmy. Świat sprzed 2000 lat dysponował znacznie bardziej zaawansowaną techniką niż przypuszczamy. Na odkrycie czekają kolejne cuda. Dziś dopiero zaczynamy sobie z tego zdawać sprawę.